Dzień Solidarności z represjonowanymi sędziami i to jest tradycyjny powód naszego dzisiaj spotkania. Wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że sędzia Paweł Juszczyszyn ma już wyrok sądu, że ma być niezwłocznie przywrócony do orzekania. No ale niestety w tym kraju wyroków się nie szanuje sądów i niejaki pan Maciej Nawacki już stwierdził, że on stoi na stanowisku. Czyli teraz odpowiedź na wyrok sądu jest stanie na stanowisku, że... I to jest argument, żeby nie wykonywać wyroku sądu. No, stoi przy drzwiach, powinien być odźwiernym. Także póki on stoi na stanowisku, prawdopodobnie sędzia Juszczyszyn do pracy przywrócony nie będzie, ale cóż. Właśnie, ukradziono nam państwo, ukradziono nam Trybunał Konstytucyjny, ukradziono nam teraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a my jednak jesteśmy przekonani, że zarówno, że wszystkie te instytucje i to ukradzione państwo odzyskamy. Dlatego trwamy, dlatego tu stoimy, dlatego wspieramy teraz sędziego Igora Tuleję, który w środę w tej neoizbie dyscyplinarnej, która nie jest sądem, ma się odbyć pseudo-rozprawa w sprawie przymusowego doprowadzenia Igora Tulei przed oblicze prokuratora, żeby mu postawić zupełnie absurdalne i wyssane z palca zarzuty. Oczywiście zupełnie niezgodne z konstytucją. Jak wiemy, jest już niezliczona ilość wyroków sądów, że sędziowie pozbawieni przez tą neoizbę immunitetu, ten immunitet de facto mają, że nie ma prawa nikt ich przed prokuraturę doprowadzać. My oczywiście jesteśmy całym sercem z Igorem Tuleją, wybieramy się tam w środę, część z nas się wybiera do Warszawy, aby go bezpośrednio wspierać. Niemniej jednak również czekamy z niecierpliwością na reakcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wiadomo, Komisja Europejska złożyła skargę i wniosek o zabezpieczenie, czyli unieważnienie wszystkich tych odebrań immunitetu i całkowite zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Trzymamy kciuki i mamy ciągle nadzieję, że to się stanie przed tą środową rozprawą, aby kompletnej kompromitacji naszego kraju nie oglądać na własne oczy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. W każdym razie my trwamy, wspieramy i absolutnie nie dajemy się złamać tym, że kolejne wyłomy w stronę autorytaryzmu i reżimu, który już de facto stał się faktem, zostały dokonane. Dopóki ta wolność i ta niezależność jest w nas, jest w naszych sędziach, którzy ciągle też trwają, jest w sercach takich ludzi właśnie jak Adam Bodnar, dopóki obywatele mają to w sercu tę wolność, ciągle jest nadzieja, ciągle jest szansa i ciągle wierzymy w to, że odzyskamy demokrację, odzyskamy wolność, odzyskamy praworządne państwo.